I stoi przed nami temat synod, a nawet droga synodalna. Dlatego proszę sobie wyobrazić moją radość, kiedy kilka minut temu podszedłem tutaj do pierwszego miejsca i co widzę? No wspaniałą ilustrację, która właściwie wszystko nam wyjaśnia, trzeba ją tylko omówić. Jest tam napisane wspólna droga, jest tam napisane podejdź i przyłącz się, a potem podniosłem wzrok i zobaczyłem jeszcze piękną ilustrację. Tu właściwie już wszystko jest. Wszystko jest, tylko parę słów wyjaśnienia. Jak to zrozumieć i zaaplikować do tego tematu, który tak krąży w naszych uszach, w naszych myślach, w naszych sercach. Synod, a może nawet i droga synodalna. Dlaczego jednak wyjaśnienia są potrzebne i chyba nie wystarczą tylko te skądinąd piękne ilustracje i dekoracje? Dlatego, że mamy nasłuchanych różnych opinii o uzurpacjach drogi synodalnej, o jakimś fałszywym pojęciu drogi synodalnej, o debatach, które się nie kończą i przerzucają się z jednej strony internetowej na drugą. I myślę, że kiedy się tak nadstawi ucha, to o wiele łatwiej usłyszeć o zniekształceniach drogi synodalnej, a mniej o tym, czym ona rzeczywiście powinna być. Dlatego dzisiaj nie będzie o tym, jak wygląda droga synodalna w Niemczech. Synodaler Weg. Nie będzie o tym. Nie będzie o tym, co na jednym portalu internetowym i na drugim i trzecim. O tym też nie będzie. Ani o dyskusjach, które się odbywały miesiąc temu i dwa miesiące temu albo wczoraj. O tym też nie będzie. A o czym będzie? Będzie o źródłach. Źródłach do właściwego zrozumienia drogi synodalnej. Kto drogę synodalną zarządził? Który papież? Papież Franciszek. Więc zrobiłem tak, że postarałem się znaleźć jakieś źródła, czyli takie miejsce, nie jakieś luźno rzucone komentarze, nie jakieś uwagi w samolocie, w przejściu między jednym rzędem a drugim miejscem. Nie. Te dokumenty. Właściwe dokumenty papieża Franciszka. Dokument numer jeden. Z 18 września. To była katecheza długa. Pewnie 40 minut. Do delegatów diecezji rzymskiej. I to byli ci delegaci, którzy mieli animować drogę synodalną. I im papież mówił, na czym to ma polegać. To trudno o bardziej oficjalny i taki urzędowy wykład tego, czym to ma być. 18 września. Oczywiście jest na watykańskiej stronie internetowej. Drugi dokument to homilia. Homilia papieża Franciszka z 10 października, ta otwierająca drogę synodalną. Trzeci dokument. No, może tu trudniej powiedzieć dokument, bo było to słowo niespisywane, ale w każdym razie katecheza papieska, którą usłyszeliśmy jako biskupi, grupa 23 biskupów z Polski Zachodniej podczas wizytacji ad limina, czyli papież Franciszek do delegatów diecezji rzymskiej, papież Franciszek homilia na rozpoczęcie synodu, papież Franciszek na wizytacji ad limina dla polskich biskupów, plus do tego dochodzi dokument, który wprawdzie no, nie jest papieski w sensie ścisłym, ale wychodzi z tego biura, watykańskiego biura i nazywa się documento preparatorio, czyli dokument przygotowawczy. To tyle o źródłach. Nie będę ciągle mówić z jakiego to źródła, bo tylko będę mówić, że tutaj cytuję. Dobrze, więc zostawiamy za sobą te różne debaty, a przechodzimy do źródeł. Jest prawdą, że kiedy mówimy o synodzie, no tym obecnym, to trzeba mówić o drodze, a może nawet o wędrowaniu. Dlatego tak się ucieszyłem z tego wizerunku. To nie jest wizerunek ludzi zgromadzonych przy jakimś okrągłym stole z jakimiś guzikami do przyciskania i z jakimś tam ekranem elektronicznym, gdzie się będą pojawiały wyniki, ile za, ile przeciw. Nie, wędrowanie. To się nazywa itinerario synodale, czyli droga, wędrówka. Albo nawet percorso synodale, czyli ta droga, którą się zrobi dziś, jutro i pojutrze.
I to już cytat z papieża. Il sino è un cammino. Sino to po prostu droga. No dobrze, ale droga musi być skądś, dokąd i musi mieć trasę. Jeżeli droga nie jest z punktu A do punktu B i nie mamy trasy, no to nie jest droga, to nie jest itinerario, to nie jest percorso, to jest jakieś bezdroża. Po bezdrożach też można się poruszać. Ale jak sama nazwa wskazuje, to poruszanie to nie jest przemieszanie drogi. Są manowce, są bezdroża. Co do drogi. W Dziejach Apostolskich zanim użyto słowo chrześcijanin, to już użyto słowa droga, a nawet ta droga. Czyli zanim była nazwa chrześcijaństwo, to była nazwa ta droga. Jaka? A ta, na której jest Kościół. Ta, na której jesteśmy jako chrześcijanie. Ta droga. Jest wcześniejsza nazwa. Kiedy zaczyna się taki dokument Didache, który jest z czasów, no z tych późnych czasów apostołów, to zaczyna się takimi słowami. Dwie są drogi. Jedna życia, druga śmierci. I my idziemy drogą życia. Jeszcze się nie używa tak powszechnie słowa chrześcijaństwo. Nie bardzo pewnie byłoby wiadomo, co taki rzeczownik miałby znaczyć, ale droga życia. Albo ta droga, którą szedł Pan Jezus, przemierzał miasta i wsie, zmierzając do świętego miasta Jeruzalem. I szli za nim uczniowie. Ta droga, którą kontynuuje się później. Teraz będzie taki cytat dłuższy, na 4 czy 5 zdań z papieża Franciszka. Słowo synod zawiera wszystko, czego potrzebujemy, by zrozumieć wspólne wędrowanie. To taki nawias, w tym cytacie długi taki nawias. Synod, to słowo było wcześniej wyjaśniane w tych dokumentach, bo to jest słowo greckie. Synod, synodos. Ono jest kombinacją dwóch słów. Syn, chodos. Chodos to jest droga. Idzie się drogą, przemierza się drogę, chodos. A syn znaczy, że coś jest wspólne. Tak samo są skonstruowane takie słowa jak sym, patia, sym, bioza. Co jeszcze może być? Sym, fonia. Te wszystkie słowa, które mówią o tym, że coś razem działa. Symfonia, wspólne dźwięki. Tak, sympatia, wspólne odczucia. Symbioza, wspólne życie różnych organizmów. Więc w tym sensie synchodos, synod. Droga, którą przemierza się wspólnie. Wracamy do papieskiego cytatu. Słowo synod zawiera wszystko, czego potrzebujemy, bo Księga Dziejów Apostolskich to historia drogi. Tu otwieramy drugi nawias w papieskim cytacie. Z tego to właśnie powodu, jeśli napotykamy jakieś dyskusje, jakieś debaty, jakieś relacje o synodzie i tematach synodalnych, które nie zaczynają się od Dziejów Apostolskich, to możemy na nie nie zwracać uwagi. Bo to nie jest to, o co chodzi. Papież Franciszek to jest z 18 września, czyli to jest ta wstępna katecheza dla tych delegatów rzymskich. Mówi, dlatego to się nazywa synod, czyli wspólna droga, bo Księga Dziejów Apostolskich to jest historia drogi. I kontynuuje papież tak. Drogi, która zaczyna się w Jerozolimie, przemierza Samarię i Judeę, idzie dalej ku krainom Syrii i Azji Mniejszej, a więc Grecji, i kończy się w Rzymie. Trzeci nawias otwieramy w tym cytacie. Co to ma znaczyć, że się otwiera w Jerozolimie? To jest początek Dziejów Apostolskich, prawda? Rozdział 1, werset pewnie tam 8 z grubsza. Będziecie moimi świadkami. Gdzie? W Jerozolimie. Mówi Pan Jezus, i gdzie jeszcze? No i w Judei, i gdzie jeszcze? I w Samarii, i gdzie jeszcze? I aż po krańce ziemi. To nie są tylko nazwy geograficzne, punkty na mapie. To są miejsca w życiu. Kiedy Pan Jezus mówi, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, to mówi, będziecie moimi świadkami tu, gdzie teraz jesteście. Bo teraz, drodzy apostołowie, jesteście gdzie? W Jerozolimie. Ale będziecie moimi świadkami dalej. Mianowicie gdzie? W Judei. Czyli dalej, ale tak wśród swoich. No bo to Żydzi, Judea. Ale będziecie też świadkami w Samarii. A w Samarii to nie jest wśród swoich.
Pamiętamy, co się działo, kiedy Pan Jezus z uczniami przechodził przez Samarię i zmierzał do Jerozolimy, to z czym się spotkali? Nie przyjęli ich, wyrzucili. Dlaczego? No bo między Żydami a Samarytanami nieprzyjaźń. A będziecie tam świadkami. To nie są tylko nazwy geograficzne, są miejsc w życiu. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, czyli u siebie, w Judei, czyli wśród swoich, w Samarii, czyli wśród tych, którzy was nie lubią. I aż po krańce ziemi, papież tak to ujął, to jest droga przez Grecję, w Rzymie, jednym słowem nie wiadomo gdzie. Gdziekolwiek was rzuci, czy poprowadzi Duch Święty. Zamykamy nawias, wracamy do tekstu papieskiego. Więc Dzieje Apostolskie to historia drogi, która opowiada o historii wspólnego wędrowania. A kto wędruje? Wspólne, czyli kto z kim? Kto tu z kim wędruje? No, jeden z drugim, trzeci człowiek, grupa ludzi. Nie tylko. Posłuchajmy. Ta droga opowiada o historii wspólnego wędrowania Słowa Bożego. Słowa Bożego i tych osób, które zwrócą się ku Słowu i uwierzą. To jest cytat. Dlatego, jeśli słyszymy coś o jakichś synodalnych przedsięwzięciach, jakiejś synodalnej drodze, jakichś synodalnych akcjach, a nie ma punktu wyjścia w czym? W Słowie Bożym to jest dyskusja bezprzedmiotowa. Ona jest o czymś innym. Ona nie jest o tej drodze synodalnej, o której wyczytałem czy wysłuchałem w tych papieskich czterech fundamentalnych dokumentach. Wędrówka wspólna słowa i ludzi, ale nie po prostu wszystkich ludzi. To wszyscy ludzie do Biedronki wędrują albo do Lidla. Nie. Tych, które zwrócą się ku temu słowu i uwierzą. I Słowo Boże wędruje razem z nami. Słowo Boże wędruje, to jest synchodos. Słowo wędruje z nami. Wspólne wędrowanie. Wszyscy są, to jest dalszy ciąg cytatu, wszyscy są uczestnikami, wszyscy, to znaczy, no, dlatego byłem na e-grupy, co tam jeszcze, rozmowy, tak, w kuluarach, wszyscy są uczestnikami. Nikogo nie można uważać za obecnego przypadkowo. Jak ktoś myśli, że się tu przypadkowo znalazł, to się myli, bo się znalazł celowo. I to należy dobrze zrozumieć, wszyscy są uczestnikami. Ponieważ tak wstawiłem cztery nawiasy w ten tekst, to teraz posłuchajmy go w całości. I to jest jednym ciągiem, to jest tekst ciągły, w całości tak został wygłoszony. Cudzysłów się otwiera. Słowo synod zawiera wszystko, czego potrzebujemy, aby zrozumieć wspólne wędrowanie. Bo Księga Dziejów Apostolskich to historia drogi, która zaczyna się w Jerozolimie i przemierzając Samarię i Judeę, idąc dalej ku krainom Syrii i Azji Mniejszej, a więc Grecji, kończy się w Rzymie. Ta droga opowiada o historii wspólnego wędrowania Słowa Bożego i tych osób, które zwrócą się ku temu Słowu i uwierzą. Słowo Boże wędruje razem z nami. Wszyscy są uczestnikami, nikogo nie można uważać za obecnego tylko przypadkowo. Koniec cytatu, cudzysłów. Widzimy, to jest droga, która ma punkt wyjścia. Tu, gdzie jesteś teraz, to jest twoja Jerozolima. Ta droga ma ostateczny punkt dojścia, znany tylko Bogu. Co znaczy aż po krańce ziemi? Jeszcze nie wiadomo. Paweł mówi, a do Hiszpanii może pojadę. Tak w jednym z swoich listów mówi. A może do Rzymu, a może do Koryntu? No nie wiadomo. Jeden apostoł pojechał do Aleksandrii, do Egiptu, jedny do Indii. To tylko Pan Bóg wie, gdzie jest ten punkt B. Ale ta droga ma trasę. I tą trasą jest Judea, czyli wśród swoich. Samaria, wyjście na zewnątrz. Pamiętamy pierwsze spotkanie apostołów z tymi Samarytanami? Wyrzucili ich, a apostołowie co? Panie, jeżeli chcesz, to ogień na nich spadnie i ich zniszczy. Pan Jezus ciekawie odpowiedział. Odpowiedź jest, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Co to ma znaczyć?
Znaczy, prawdę mówiąc, to wasze pragnienie się spełni. Ogień z nieba zstąpi na Samarytan. Tylko wy nie wiecie, jakiego ducha jesteście, bo to nie jest ogień złego ducha, tylko zstąpi ogień Ducha Świętego. I co stanie się z tymi Samarytanami? Zamiast ich zniszczyć, to ich przyłączy do was. No, po to idziecie do Samarytan, nie żeby prosić o ogień, żeby ich zniszczył, tylko o taki ogień, który sprawi, że będą razem z wami. Ci, którzy są wrogami, nieprzyjaciółmi. Czy chcesz, żeby ogień spadł z nieba? To prawdę mówiąc, Pan Jezus mówi, chcę. Pragnę, żeby ogień, jakże pragnę, żeby już ten ogień stąpił na ziemię. Bo po to przyszedłem rzucić ogień. Tylko nie takiego ducha, jakiego, o jakim, drodzy apostołowie, myśleliście. Ogień Ducha Świętego. I ta trasa, teologicznie rzecz biorąc, kończy się w Rzymie, mówi papież Franciszek. Znaczy kończy się w miejscu jedności Kościoła razem z całą historią Kościoła, czyli z tak zwaną tradycją. Dobrze. Teraz cytat drugi, który koniecznie, ale to koniecznie, trzeba zapamiętać, bo będzie odpytywanie. I jak ktoś źle odpowie, to pójdzie do poprawki. A ten cytat brzmi tak. On jest z dnia, no i też 18 września. To wszystko było, ta katecheza papieska 18 września. Najpierw tak, co to jest eklezjologia? Nauka o Kościele. I papież mówi o podręczniku eklezjologii. Nawet mówi o najważniejszym podręczniku eklezjologii. Nawet mówi o pierwszym i najważniejszym podręczniku eklezjologii. To jest cytat. To może jakieś najnowsze wydanie? 2021? Nie. Cytuję. Pierwszy i najważniejszy podręcznik eklezjologii to Księga Dziejów Apostolskich. Bez Dziejów Apostolskich no wszystkie inne podręczniki są niekomunikatywne, w ogóle niepotrzebne. One nabierają swojej wartości i potrzebności tylko wtedy, jak się przeżyje i wchłonie do swojego serca Dzieje Apostolskie. Widzimy, już trzeci raz wracamy do dziejów. O, i nagle odkrywamy, chociaż myśmy we wspólnocie przeżywali jakiś czas temu, takie hasło, dzieje się dzieją. To był taki skrót myślowy. Chodziło o to, że dzieje apostolskie dzieją się tu i teraz. Że nie przebrzmiały, że się realizują. I że tak jak wtedy Pan Jezus mówi, będziecie moimi świadkami, tak jak wtedy wstępuje Duch Święty, tak jak wtedy głosi się katechezy, dzieje się dzieją. A papież to sformułował tak, no oczywiście bardziej poważnie. Pierwszy i najważniejszy podręcznik eklezjologii to Księga Dziejów Apostolskich. Jeżeli ktoś myślał, że już dobrze, to skończmy z tymi dziejami, idźmy dalej. Nie możemy skończyć z tymi dziejami. Dlaczego? Bo mamy kolejny cytat z papieskiej katechezy. Wędrowanie, mowa o tym synodzie, tak? Synhodos, wspólne wędrowanie. Wędrowanie, które zaczęło się wraz z pierwszymi apostołami, trwa. A klucz do zrozumienia to klucz pielgrzyma i pozwala strzec drogi zaczętej w dziejach apostolskich. Strzec trasy. Wracamy do tego, że żeby droga miała sens, musi mieć punkt wyjścia, musi mieć punkt dojścia, musi mieć trasę. I tu nie chodzi o trasę w terenie, tak? Tu skrzyżowanie, tu nakaz skrętu w prawo. Tu chodzi o trasę życiową. I tą trasę wyznaczają dzieje apostolskie. I porządny synod jest taki, kiedy strzeżemy drogi. Cytuję. Pozwala strzec drogi zaczętej w dziejach apostolskich. Co to znaczy strzec drogi? Tu papież Franciszek powtórzył takie, pewnie niektórym znane hasło, o wierności tradycji. Co to jest wierność tradycji? Że wierność tradycji nie polega na czci dla popiołu. To by miało znaczyć, co znaczy cześć dla popiołu. Znaczy, że kiedyś, dawno, dawno temu, ogień Ducha Świętego palił się w sercach ludzkich, a teraz już się nie pali, bo się wypalił. I co nam zostało? Popiół. I my będziemy strzegli popiołu.
To nie. To wierność tradycji nie polega na czci dla popiołu, ale na strzeżeniu ognia, oczywiście ognia Ducha Świętego. Czujcie się wezwani do strzeżenia ognia Ducha Świętego. To był taki apel, nie mój, papieża. Czujcie się wezwani do strzeżenia ognia Ducha Świętego. Czujecie się wezwani? To dobrze. Dzieje się dzieją. Czujcie się wezwani do strzeżenia ognia Ducha Świętego. Idziemy dalej. Teraz sięgniemy sobie do dokumentu preparatorio. To jest fundamentalny ten taki instruktaż wydany z grubsza we wrześniu, który miał przedstawiać, co to ta droga synodalna ma znaczyć. Cytuję. Konieczne jest nieustanne nawrócenie. Jeszcze nie wiadomo, co to ma znaczyć, ale zaraz się dowiemy. Konieczne jest nieustanne nawrócenie. Znamienny w tym względzie jest epizod z setnikiem Korneliuszem. Z jakiej księgi? Dzieje apostolskie. Robi się monotonnie. Ciągle dzieje. Nic tylko dzieje. Epizod z setnikiem Korneliuszem, poprzedzający tak zwany Sobór Jerozolimski, o którym można wyczytać gdzie? Robi się monotonnie. Ciągle dzieje apostolskie. Epizod z setnikiem Korneliuszem, który stanowi kluczowy punkt odniesienia dla Kościoła synodalnego. Czytaliście coś, jakieś materiały, jakieś tam teksty, debaty o synodzie? Było tam coś o Korneliuszu? Czyli ktoś próbował otworzyć drzwi bez klucza. Jak drzwi są zamknięte i ktoś próbuje otworzyć, to jak się to skończy? Zderzy się nosem z zamkniętymi drzwiami i w ogóle przez próg nie przejdzie. Czego mu brakuje? Klucza. No to cytuję. Kluczowy punkt odniesienia dla Kościoła synodalnego to epizod z setnikiem Korneliuszem. Robi się gorąco. Taka jest ciepło, ciepło, ciepło i tak gorąco. Robi się gorąco, bo się zbliżamy do jakiego tekstu? Dzieje 8, Etiopia, wóz. Jesteśmy już blisko. Jesteśmy tylko dwa rozdziały oddaleni. Jesteśmy w rozdziale 10, kluczowy moment. Koniecznie trzeba go sobie przeczytać potem. Jak ktoś go nie przeczyta, to próbuje zrozumieć fenomen synodalności bez klucza. No i nic dziwnego, że no nie wchodzi do środka, błąka się gdzieś po opłotkach i jakieś opowiada nonsensy. Kluczowy, to jest cytat, kluczowy punkt. Epizod z setnikiem Korneliuszem. A na czym polega epizod z setnikiem Korneliuszem? Proszę sprawdzić potem. Polega na tym, początek rozdziału 10. Tu jest Korneliusz, no taki człowiek poszukujący, tak? Tu jest apostoł Piotr, no apostoł. I jaka jest między nimi interakcja? Zerowa. Dlaczego? No bo no Korneliusz nic nie wie o jakimś apostole Piotrze, a Piotr, co myśli o takich ludziach jak Korneliusz? To są nie nasi. To nie są z tej grupy, którym należy głosić Ewangelię. To jest jakaś inna grupa. To po prostu inna klasa ludzi. Taki jest punkt wyjścia. I na czym polega ich synod, czyli synchodos, czyli wspólne wędrowanie? Że Duch Święty porusza najpierw Piotra. Tu jest Piotr. Porusza Piotra. I w jaką stronę go prowadzi? Przez taki obraz, wizję. Ostatecznie ta wizja ma prowadzić do zrozumienia, nie ma dwóch klas ludzi. Takiego nie istnieje. Jest tylko jedna klasa ludzi. I wszystkim należy głosić Ewangelię. A potem Duch Święty porusza Korneliusza. I w jaką stronę go prowadzi? Wiesz, co jest taki Piotr, który chyba zaczął rozumieć, o co chodzi. I taka jest dynamika rozdziału 10. To jest syn chodos ku wspólnemu spotkaniu. Spotykają się. I co się dzieje? Kiedy jeszcze Piotr mówił, Duch Święty stąpił na Korneliusza i jego towarzyszy. I zaczęli? I Piotr powiedział, któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak jak my. To jest dynamika rozdziału 10. Widzimy, na czym polega wspólna droga? I dlaczego potrzebne jest podwójne nawrócenie? Korneliusza bardziej się rzuca w oczy jako nawrócenie.
ale Piotra to też jest nawrócenie. Żeby zrozumieć, że nie ma jakiejś klasy ludzi, którzy nie podlegają głoszeniu Słowa Bożego, ale jacyś inni. No nie, tak nie jest. I oczywiście ochrzcił i Korneliusza, i jego towarzyszy Piotra. I to jest, cytuję, kluczowy punkt odniesienia, który mówi o całej dynamice wędrowania, o celach wędrowania, skąd, dokąd, którędy i po co. Idziemy dalej. To jest, teraz zacznę cytować raz czy drugi, tekst, który pochodzi z tej katechezy papieskiej, która jest niespisana, bo myśmy ją usłyszeli 15 października w sali klementyńskiej na Watykanie, 23 biskupów i papież Franciszek, no tak z 2 godziny z grubsza mówił, ja myślę, że z tego pół godziny, może 40 minut, poświęcił tej drodze synodalnej, cammino synodale, percorso, itinerario. I powiedział tak, wzór tej drogi to spotkanie, tu uwaga, werble biją, trąby grają, wzór drogi to spotkanie kogo? Filipa. Z kim? Z urzędnikiem z Etiopii, urzędnik królowej Kandaki, który opiekował się tam skarbem, czyli pewnie pracował w Ministerstwie Finansów w Etiopii i przy okazji, na pewno przy okazji jakichś tam swoich urzędowych misji odwiedził też świątynię w Jerozolimie. I spotkanie Filipa z tym urzędnikiem, z tym Etiopczykiem, to jest wzór drogi synodalnej. Nie muszę pytać, czy znamy ten tekst. Dlaczego nie muszę pytać? Bo go przeczytaliśmy w czasie małej grupy. I właśnie dlatego go czytaliśmy. To nie był przypadkowy tekst. To nie jest jeden z wielu tekstów. To jest tekst kluczowy na dziś. Znowu. Słyszeliśmy o synodzie, czytaliśmy o synodzie, zapoznawaliśmy się z dyskusjami, z debatami. Ile razy tam była mowa o spotkaniu diakona Filipa z urzędnikiem z Etiopii? Zwykle zero. To znaczy, na czym polegały te debaty, dyskusje, rozmowy, omówienia i wizje? To było budowanie na piasku. Budowanie na piasku. A roztropny człowiek buduje na skalę, ten, który słucha Słowa Bożego i stosuje je, aplikuje, jest mu wierny, ten buduje na skalę i dlatego, cytat, wzór drogi synodu to spotkanie Filipa z Etiopczykiem. A dlaczego? To jest bardzo, jest jakby replika. To jest takie zwierciadlane odbicie tego, co się działo z Korneliuszem i z Piotrem. Zobaczmy, mamy Filipa. Filip już przekroczył pewne granice takiej swojskości, bo pewnie, że zaczynał w Jerozolimie, ale ma już za sobą głoszenie Słowa Bożego nie tylko wśród swoich. Ma za sobą głoszenie Słowa Bożego wśród tych, którzy nas nie lubią. Mianowicie wśród Samarytan. A Samarytanie nas nie lubią. Kiedy Samarytanie nas zobaczyli, to powiedzieli, idźcie precz. A myśmy powiedzieli, co? Panie, czy chcesz, żeby ogień z nieba na nich stąpił? A Pan Jezus powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, ale się dowiecie. A jak się dowiecie, to okaże się, że jesteście Ducha Świętego. I ogień święty stąpi na Samarytan. I o tym jest 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Że do tych, którzy go wyrzucili wcześniej, Filip za parę miesięcy powraca, Duch Święty wstępuje, przyjmują wiarę i zostali ochrzczeni. A później przybył jeszcze Jan i Piotr, nakładali na nich ręce i oni otrzymywali Ducha Świętego. Ci, którzy ich parę miesięcy wcześniej wyrzucili. Bo Pan Jezus powiedział, chcecie ognia na Samarytan? Dobrze, będzie ogień. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby już zapłonął. Dobrze, wracamy do
dokumentu przygotowawczego, dokumentu preparatorio. Kto lubi dokumenty takie kościelne, przygotowywane przez kongregacje watykańskie? Kto je czyta wieczorem z wypiekami na twarzy? Wszyscy! Dobrze. To skorzystamy z tego upodobania w dokumentach. Cytuję. Synodalne wędrowanie jest oświecone przez słowo. Słowo pisane dużą literą, czyli słowo Boże. Synodalne wędrowanie jest oświecone przez słowo. Jest budowane na tradycji. Tradycja jest dużą literą. Co to znaczy? To jest tradycja, to jest wielka tradycja Kościoła. I jest zakorzenione w konkretnym życiu ludzi. Jest oświecone. Jak ktoś próbuje iść bez światła, to schodzi na manowce, bo nie widzi dokąd. Jak ktoś nie buduje na tradycji, znaczy nie ma fundamentu, buduje na piasku. I zakorzenione w konkretnym życiu ludzi. Nawet spotkania z ludźmi. Trzeba wiedzieć, co to znaczy trudne życie, łatwe życie. Idziemy dalej. To papież Franciszek. Jeśli nie będzie Ducha Świętego, to będzie wprawdzie diecezjalny parlament, ale nie będzie synodu. Będzie debatowanie. A jak, to już moje pytanie, a jak sprawić, żeby Duch Święty był? Jeśli nie będzie Ducha Świętego. A jak sprawić, żeby był? Wzywać. Wzywać Ducha Świętego. Jeśli wy, chodzili jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec z nieba da tym, którzy go... Więc jeśli nie będzie Ducha Świętego, to będzie parlament, ale nie będzie synodu. Musi być modlitwa do Ducha Świętego. Jest taka modlitwa synodalna, bardzo piękna. Myślę, że w tym gronie to jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, jakoś bardziej to z nami współgra, jeśli modlitwy są śpiewane. No tak zwykle jakoś bardziej do nas przemawiają niż recytowane. Śpiewać. Hymn do Ducha Świętego. A Ojciec zna Ducha Świętego. Idziemy drogą słuchania się nawzajem i słuchania Ducha Świętego, co oznacza modlitwę. O, to zgadliśmy, zanim przeczytałem, to już zgadliśmy, że trzeba przywoływać, przyzywać i modlić się o Ducha Świętego, bo tylko ci, których prowadzi Syn, Duch Święty, ci są synami Bożymi. Tego dzieje apostolskie. Wszystkie problemy z synodem polegają na dwóch rzeczach. Pierwszy, że ludzie nie wysłuchali, o co chodzi. A to akurat nie jest bardzo trudne, bo tych dokumentów nie jest dużo. Nie jest strasznie dużo. Prawdę mówiąc, jak ktoś sobie znajdzie na stronie watykańskiej tą katechezę papieską z 18 września do delegatów rzymskich, jak sobie znajdzie kazanie papieskie z 10 października, no, na rozpoczęcie synodu, jak sobie znajdzie documento preparatorio, jak po prostu przeczyta, co tam jest. To nie jest bardzo dużo tekstu. No, oczywiście na spotkaniu z papieżem nas było tylko 22, ale chętnie o tym opowiadam. Można mnie zapytać, co tam było. No dobrze pamiętam. Właśnie, więc to jest pierwszy problem. Nie zapoznali się w ogóle ze źródłami. A rozpoczynają. Czyli nie wiedzą, skąd w ogóle mają wyjść. Ani dokąd, ani którędy. I potem się dziwimy, że błądzą po opłotkach. No i drugi problem, jeśli pierwszym i podstawowym podręcznikiem eklezjologii są dzieje apostolskie. Kto to powiedział? Biskup Andrzej Siemieniewski. Nie tylko. Ktoś to wcześniej powiedział. To jest Franciszek. Pierwszym i podstawowym podręcznikiem eklezjologii są dzieje apostolskie. Drugi problem. Dzieje apostolskie trzeba znać, przeczytać. Raz. I drugi. I trzeci. I trzeba brać dzieje apostolskie na rozważania do małych grup.
Tak jak to dzisiaj uczyniliśmy. Bo jak nie będziemy czytać, nie będziemy rozważać w małych grupach, nie zapoznamy się z dziejami, to nie wejdziemy w tą dynamikę. Przypuśćmy, że ktoś po raz pierwszy w życiu jest w Murzasichlu. Po raz pierwszy w życiu jest w tamtych okolicach. I no, nie będzie pytać Tomka, bo jakoś nie będzie go pytać, którędy dojść na Zawrat. No, wychodzi przed próg domu w Murzasichlu, a są tu jakieś tam mapki w Google'ach, to nie, tu jakiś tam przewodnik, to nie, tak sobie rozejrzę się i no to tu jest jakaś dróżka, ja pójdę. Potem się dziwi, że nie doszedł na Zawrat. No, ani nie wie skąd, ani dokąd, ani którędy. Trzeba wiedzieć dokąd i którędy. I idzie się drogą. I co to jest za droga? Jakiej drogi mamy strzec? To jest właśnie sprawdzian. Kto nie zda egzaminu, będzie odpytywanie i będzie poprawka. Jakiej drogi mamy strzec? To zaczynam od początku. Wszystko od początku. Wszystko od początku. Strzec drogi... Przepraszam. Strzec drogi zaczętej w dziejach apostolskich. W Murzasichlu nie idzie się ani na prawo, ani w bok, ani koło krzaczka, ani przez łąkę. Idzie się w lewo. Strzec tej drogi, żeby dojść na Zawrat. Strzec drogi zaczętej w dziejach apostolskich. Jak ktoś nie zna dziejów apostolskich, to w tym sensie, że tak nie nasiąkł tą dynamiką, tą mentalnością, tą atmosferą, tymi wydarzeniami, całą tą strukturą myślenia. Jak nie nasiąkł, to dokąd dojdzie? Donikąd. Dojdzie donikąd. I nie można się temu dziwić. No bo nie strzeże drogi. Cytuję. Strzec drogi zaczętej w dziejach apostolskich. O deformacjach drogi, czyli o uzurpatorach drogi, też jest w dziejach apostolskich. Tak. Posłuchajmy. To jest akurat epizod na... O, na Cyprze. Paweł Franciszek, gdzie teraz jest? Co za zbieg okoliczności? Jest na Cyprze. I my też czytamy o Cyprze. Szaweł, który także zwie się Paweł, napełniony Duchem Świętym, spojrzał na Elimasa Maga. Spojrzał na niego i powiedział: o synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz, słuchajmy uważnie, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Dróg. Chodos. Chodos. Droga pańska jest prosta, ale można ją wykrzywić. Dlaczego i w jaki sposób? No, Elimas był magiem. Czyli on nie pokładał ufności w Słowie Bożym, w Duchu Świętym, w tradycji Kościoła, w fundamentach, w Ewangelii. On pokładał nadzieję w czymś innym. No jak to mag, jakaś tam magia, nie wiadomo co. Różne historie. I Paweł mówi, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? I nie chodzi o to, żeby takich ludzi skreślać czy spisywać na straty. Bo bardzo podobny kazus, bardzo podobny, też z magiem. Mag to ma znaczyć ktoś, kto pokłada ufność nie w Bogu, tylko w magii, w jakichś innych siłach. Tak, magia to jest wiara w jakieś inne siły. Był kazus z Szymonem Magiem. A kazus z Szymonem Magiem łączy się z historią naszego dobrego znajomego, którego dzisiaj tak dobrze poznawaliśmy, mianowicie z diakonem Filipem. Kiedy diakon Filip ewangelizował w Samarii, to tam się pojawił jakiś Szymon Mag, który, prawdę mówiąc, się nawet nawrócił i nawet przyjął chrzest, czyli no, został chrześcijaninem, ale zostały w nim jakieś naleciałości. I jak zobaczył, że apostołowie przez nałożenie rąk udzielają Ducha Świętego, to na jaki pomysł padł? Wiecie co? Dajcie mi tę moc. Ja tutaj mam portfel. Dajcie mi tę moc, żebym ja też mógł dawać Ducha Świętego. I co usłyszał? Od Piotra. Jesteś, przepraszam, wrażliwe uszy, ale powtórzę. Jesteś żółcią gorzką.
I będzie jeszcze gorzej. I wiązką nieprawości. Ale może Pan ci odpuści twój grzech. I co wtedy zrobił Szymon Mag? Ogarnęła go skrucha. Powiedział, módlcie się za mnie, aby mnie to nie spotkało. Czyli to, że ktoś ma takie jakieś tam właśnie ufności w innych mocach magii, czy jakichś tam ideologiach tego świata, czy no, generalnie nie w Słowie Bożym, nie w Duchu Świętym, to jeszcze nie jest dramat. Bo jak widać, Szymon Mag też tak miał. I co się stało? I się nawrócił. Bardzo pouczający fragment z księgi. Popadamy w monotonię. Z jakiej księgi? Dziejów Apostolskich, rozdział 8. 8, 9, 10. Jest dużo o Filipie. Dużo o głoszeniu Słowa Bożego. Jest dużo o tym, czym jest prawdziwa droga. No i między innymi też i o tym, że się zdarza. I w Dziejach Apostolskich też się zdarzało, że niektórzy wykrzywiają proste drogi pańskie. Szymon Mag wykrzywiał proste drogi pańskie, no i wymagał korekty. I prawdę mówiąc, tę korektę przyjął. Dobrze, zbliżamy się powoli do końca. To jest oczywiście tylko kilka fragmentów. Tak, to jakieś są wybrane fragmenty z tego, co można znaleźć w tych dokumentach. To jeszcze z tego dokumentu preparatorio. Piotr, chodzi o rozdział 10, Korneliusz. Piotr uświadamia sobie, że żadna istota ludzka nie jest w oczach Boga niegodna. Niegodna otrzymania wiary i chrztu, i Ducha Świętego. A wybranie jest służbą. Czyli jak widzimy jakiegoś niewierzącego, kogoś, no, kto z daleka od Ewangelii, to nie patrzymy na niego z góry. O, niewierzący, nie zna Ewangelii, nie przyjaciel Pana Jezusa. To jak na niego patrzymy? Na równi. On ma być taki jak my, taki jest plan Boży. Żadna istota ludzka nie jest w oczach Boga niegodna. Ale ta różnica chrześcijanin-niechrześcijanin jest ze względu na służbę i świadectwo o zasięgu powszechnym. I teraz rodzaj takiego podsumowania. Jak się tak długo słucha, jak się słucha z zainteresowaniem, jak się słucha z ciekawością, tak już tak długo słucha, to powoli tak... Ktoś może zerkać na zegarek. Jak ktoś zerka na zegarek, to właśnie jest podsumowanie. I to podsumowanie jest wzięte też z dokumentu preparatorio. Cytuję. Proces synodalny, proces, czy droga, czy wędrówka, to wędrowanie, to są synonimy. Proces synodalny, oświecony Słowem Bożym, ugruntowany w tradycji, dużą literą, chodzi o tradycję Kościoła, zakorzeniony w życiu ludu Bożego, stanowi swojego rodzaju plac budowy. No tutaj mamy już takich wytrawnych znawców Nowego Testamentu. Jak słyszą o placu budowy, to od razu im się z czymś kojarzy. Bo w Nowym Testamencie jest coś o budowie. Mianowicie, wy wszyscy niby żywe kamienie. O, to już rozpoznajemy. To jest list Piotra. Wy wszyscy niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo do składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest ten plac budowy. To nie jest budowanie według ludzkiego projektu. Nie. To jest budowanie według Bożego projektu. Jesteście budowani jako duchowa świątynia. Czyż nie wiecie, że Duch Święty, jesteście świątynią Ducha Świętego, a nie swoją świątynią. To taki jest klucz, czy wzorzec, czy model, który pozwala odróżnić
uzurpację od prawdziwego synodu i dzisiaj wziąłem sobie za ambicję, żeby omówić tę sprawę na podstawie źródeł. Bo kto sięga do źródeł, ten rzadko błądzi. Amen.